Buongiorno amici miei. Dzisiaj robię dla was jedna receptura, która jest tania, prosta i bardzo smaczna. Makaron alla puttanesca z pomidorami, czarnymi oliwkami i kaparami. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobra receptura. Zaczynałem od kaparów. Dałem do zimnej wody, bo kapary są dość słone, to więc chcemy tracić z tego sól. I powoli zaczynam kroić oliwki czarne. Takie rondelki. Używamy 75 gramów oliwki. Teraz kroję anchoa. Nasze fajne fileczki rybne. Potrzebuję stery. Naprawdę bardzo dobre. Używam anchoa, bo anchoa mają bardzo fajny, dobry, słonaty smak. To więc do tego sosu nie dodam w ogóle sól. Teraz nasze anchoa jest fajnie mielone, gotowe. Kapary już mogę naciskać. I tak samo staram się kroić drobne. Kapary używam około tak 1,5 łyżka. I teraz oliwa z oliwek extravergine dodam do patelni, około 3 łyżki oliwa z oliwek i dodam anchoa. Używam 2 ząbki czosnek, które będę wyciskać od razu do oliwy. Teraz papryka chili dodam do sosu. Teraz powoli dodam kaparów i oliwki. Zapach jest intensywny, czuć anchoa oczywiście. Kapary jest inebriante, tak całe pachnące kuchnia. Pod kapary, czosnek, chili jest niesamowita kombinacja. 300 gramów passata pomidorowa. Możecie oczywiście używać pomidorki świeże, jak sezon, jak pomidor jest tak fajnie pachnący, lub pomidor bolatti. Ja mam passata, bo uwielbiam smak passata. Dodam pomidorki. Ok, teraz jest moment na makaron. Makaron używamy taki fajny, płaski, długi linguini. My używamy linguini, bo ja osobiście uwielbiam linguini, ale wy w domu możecie używać spaghetti. Doskonale pasują do tej receptury. 300 gramów makaron do solonej wody i czekam 8 minut, aż się gotuje. Na ten czas, że makaron się gotują, dodam do sosu świeże liście, pachnące świeżutka bazylia. I dodam jeszcze natka pietruszka, już posiekana, tak około 1,5 łyżka. O już, nasze makaron gotowy, dodam od razu do sosu. Zapach jest naprawdę intensywny i nakładam porcję. I już jest, myślę, że gotowa. Jeszcze można dodać świeża bazylia, jeszcze natka pietruszka. Makaron jest gotowy. To będzie dla was. Ja weźmy to. Buon appetito.